Bardzo serdecznie witam Was i cieszę się, że po raz 18 sięgamy do tej księgi, ażeby tę panoramę najbardziej fascynujących i trudnych tekstów z księgi proroka Daniela ogarnąć, próbować ją zrozumieć i może jakoś pomóc sobie, jak czytać starotestamentowe teksty, w ogóle proroctwa ze Starego Testamentu, gdy one odnoszą się do czasów Nowego Testamentu. Wielu z nas nie zwraca uwagi na to, kiedy dane proroctwo zostało zapisane, a kiedy ma się wypełnić. I w księdze proroka Daniela, jeżeli pominiemy ten, zdawać by się mogło, drobny element, ale jakże istotny, gubimy bardzo dużo z treści, które tam zostały zawarte. 11 i 12 rozdział to jest panorama. Panorama wszystkiego, co od czasów starożytnych, od VI wieku, od tego, gdybyśmy precyzyjnie chcieli powiedzieć, 534 roku, kiedy Daniel otrzymuje tę ostatnią wizję, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. W pewnych sprawach i opisach w tym 11 rozdziale zauważamy, jak drobiazgowe jest to proroctwo, te wszystkie zapowiedzi. W niektórych momentach zauważamy, że są poważne luki czasowe, przeskoczenia czasowe. Dlaczego tak jest? Konieczne jest uważne czytanie tych tekstów. My przed sobą już mamy czwartą, piątą wizję w zasadzie. Mieliśmy pierwszą wizję w drugim rozdziale. To jest ta, którą Bóg dał Nebukadnezarowi, a Daniel ją wyjaśniał. W siódmym rozdziale już jest proroctwo, które Daniel otrzymał i to jest, jak zwracaliśmy wtedy uwagę, rozbudowany opis, uszczegółowiony opis tego, co w drugim rozdziale było pokazane. Trzecia wizja to był ósmy rozdział i tam dokumentacja tych małych rogów następowała. Temu poświęciliśmy też sporo czasu. Kolejna wizja to był dziewiąty rozdział. Proroctwo bardzo szczegółowe, dotyczące Mesjasza, dotyczące wyjaśnienia kwestii 2300 wieczorów i poranków, o którym Daniel nam sygnalizował i który opisał w ósmym rozdziale. Główna trudność interpretacyjna rozdziałów 11 i 12 polega na tym, że tamte opisy mogą po części odpowiadać niektórym ważnym historycznym okresom i wydarzeniom, które następowały. Czasem jeszcze ważniejsze od nich będą pominięte, natomiast będą wyeksponowane, zdawać by się mogło, całkowicie nieznane nawet historii powszechnej wydarzenia. Dlaczego tak jest? Bo to zastanawia każdego, kto z uwagą czyta te teksty. I jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Wróćmy do tekstów, które przed chwilą Karol czytał. Chrystus dwukrotnie, zanim rozstał się ze swoimi uczniami, podczas tamtego wieczora wypowiedział zdania bardzo niemal bliźniaczo do siebie podobne. Prawda? Zauważacie? Ale jednak nie identyczne. Jednak różnią się sobą. Już teraz powiadam wam, zanim to się stanie, abyście, gdy to się stanie, uwierzyli, że ja jestem, wypowiedzi prorocze Jezusa Chrystusa i zapowiedzi pewnych wydarzeń miały świadczyć o Jego mesjanistycznym posłannictwie, o tym, że jest Zbawicielem, ale były też Jego zapowiedzi, które oznajmiał swoim uczniom i w odniesieniu ich mówi, teraz powiedziałem wam, zanim to się stanie, a więc pewne wydarzenia miały nastąpić, abyście
uwierzyli, gdy to się stanie. W pierwszym przypadku odnosi się to do wiary w Niego i Jego posłannictwa, w drugim przypadku do wydarzeń przez Niego zapowiadanych. Ale co jest istotne, że pieczęcią prawdziwości proroctwa i właściwego jego zrozumienia jest spełnienie się tego proroctwa. Chrystus nie każe nam wierzyć i stawiać kropki nad i nad żadne proroctwo, nawet żadną jego zapowiedź, jeżeli ona się jeszcze nie spełniła. Dopiero gdy się stanie, wtedy Bóg oczekuje, że uwierzymy. Pamiętamy te zasady interpretacji proroctw? Bo mamy się, gdy już zrozumiemy proroctwo, mamy się przygotować na jego wypełnienie. Mamy dostosować nasze życie do oczekiwań Boga zawartych w danej wypowiedzi. Teraz zajmiemy się charakterystyką treści proroczych zapisanych w rozdziałach 11 i 12. A więc od tej pory już tak jak gdyby w odcinkach pójdziemy aż do jutrzejszego wieczora. Bardzo ważne jest to, by nie przeoczyć faktu, że podobnie jak mówiliśmy w poligrafii, ta sama prorocza wizja, która następuje, ona nie eliminuje tamtych, ona je uszczegóławia, ona je wydobywa pewną głębię, nowe kolory, jak to mówiliśmy, z nałożenia się i z intensywności tych wcześniejszych i tych, które teraz następują. To jest kolejna cecha tych proroctw w Księdze Daniela. Stanowi ta charakterystyka swego rodzaju zwieńczenie wcześniejszych, wcześniej przez nas poznanych wizji. Ostatnie rozdziały, 11 i 12, uszczegóławiają treści wcześniejszych obrazów, a zarazem są sprawdzianem poprawności ich rozumienia przez nas. Jest to jedna z cech charakterystycznych zapisanych w Księdze Daniela proroka. I nie tylko. W Apokalipsie jest ta sama zasada uzewnętrzniona. A więc co tutaj jest takiego istotnego? Proroctwa w Księdze Daniela, aczkolwiek opisują wydarzenia od starożytności aż do powtórnego przyjścia Chrystusa, to bardziej, w większym stopniu, z większym naciskiem, z większą emfazą koncentrują się na wydarzeniach dotyczących ery chrześcijańskiej, a nie wydarzeń w Starym Testamencie. Im bliżej końca księgi, o tym już mówiliśmy w 8 rozdziale, tym bardziej zanika język symboli, nie zaniknie nigdy całkowicie, ale będzie coraz mniej tego symbolicznego języka w proroctwie na rzecz dosłownego opisu wydarzeń, które proroctwo przepowiada. Przypomnijmy sobie pokrótce treść tych proroctw. Przełomowym w tym względzie tekstem, do którego symbolika narasta, a później zanika, jest 8 rozdział i wiersz 14. To jest kluczowy, jeden z najważniejszych tekstów w księdze proroka Daniela. One wszystkie, te wszystkie wizje, a w sumie tutaj mówimy o rozdziale 2, 7, 8, 9, o tutaj widzę, że nie wczytałem 9 i 11 do 12, doprowadzają do czasów końca i do końca czasu. Tę różnicę już poznaliśmy, prawda? Jaka jest różnica między czasem końca a końcem czasu? Czas końca to wydarzenia, już w tej chwili możemy otwarcie mówić, bo tośmy przestudiowali, przed rewolucją francuską. To wydarzenia, przepraszam, czasów końca, to wydarzenia po rewolucji francuskiej. Dlaczego? Nie dlatego, że była rewolucja.
tylko dlatego, że wtedy wypełniło się proroctwo o supremacji Małego Rogu, 7 rozdziału. I to nas doprowadza do czasów końca. Wszystkie inne proroctwa i zapowiedzi będą się realizowały w czasie końca. A koniec czasu to jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, kiedy kończy się czas dla tej ziemi, również czas zbawienia dla mieszkańców tej ziemi. Następna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę. Te proroctwa, jak mówiliśmy, oglądamy w 5 odsłonach i za każdym razem rozumiemy coś więcej. Właśnie ta zasada powtarzania i rozszerzania materiału, zastanawiam się, jak to graficznie przedstawić, i chyba różnicowaniem wielkości czcionki i kolorystyki. 2 rozdział ma dużo materiału, całą historię świata od Babilonu aż do uderzenia kamienia, czyli do końca czasu łaski. 7 rozdział podobnie, ale już mamy więcej. 8 z 9 jeszcze więcej. 11 z 12 będzie miał jeszcze więcej szczegółów i chociaż znowu sięga do starożytności, cała koncentracja i nacisk jest na czasach Nowego Testamentu. A więc jeszcze raz to inaczej wyrażone w tym tekście. Nie wiem, czy to powtórzenie wyjaśnia, czy może przyćmiewa trochę to, cośmy do tej pory powiedzieli. Ale podobnie jak rozdział 2 znajduje swoje rozszerzenie w 7, a 8 w 9, tak 11 dostarcza informacji dotyczących wcześniejszych wizji, które prorok otrzymał w poprzednich rozdziałach dotyczących Wielkiego Boju, od ukształtowania się Małego Rogu. I to jest charakterystyczne w rozdziale 11, że tam mamy historię od ukształtowania się Małego Rogu 8 rozdziału. Wcześniejsze potęgi są tylko wspomniane. I aż do czasu ostatecznego i końca czasu. Kto towarzyszy Danielowi prorokowi w tych wizjach? Ten sam anioł, który był w rozdziale 8. Dzisiaj rano na to zwracaliśmy uwagę. Anioł Gabriel. Eschatologia nowotestamentowa zasadza się na proroctwach Daniela. Zwróćmy uwagę, ja przytoczę tylko niektóre momenty. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, rozdział 25. To jest rozszerzenie i uszczegółowienie tego, co czytamy w księdze proroka Daniela. Nawet wiersz 15 mówi, kto czyta proroka Daniela, ten niech uważa. Co więcej, tutaj jest powiedziane, że przyszedłem, aby ci wyjaśnić to, co przyjdzie na twój lud w czasach ostatecznych. To jest ciekawe określenie. Twój lud, czyli lud Danielowy. Nie, że ten lud należy do Daniela, ale to jest lud, do którego Daniel należy. To jest twój naród, to jest twój kościół. Co przyjdzie na twój lud w dniach ostatecznych? Dni ostateczne to dni poprzedzające powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jak mówiliśmy, już po końcówce XVIII wieku. Teraz, jaki lud żyje na tej ziemi, który jest ludem Daniela? I jest w samym końcówce. Tutaj mówi na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy przyszłych dni. Kiedy taki zwrot mieliśmy? W 8 rozdziale. A więc jak gdyby anioł wypowiadając się zarzuca takie klamry myślowe, pojęciowe, ażeby nie pogubić się. I tylko uważne studium, uważne czytanie w tym nam dopomaga. To proroctwo skupia się na losach ludu Bożego żyjącego na ziemi w czasach,
ostatecznych. Gdzie jest ten lud? Kto stanowi lud Boży, a zarazem lud Daniela w ostatecznych czasach? W proroctwach dotyczących czasów Starego Testamentu Izraelem to potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba. To etniczny naród. Oni mają po prostu te same geny. Z tego samego ojca, z tej samej matki. W Nowym Testamencie Izrael Boży to naśladowcy Jezusa Chrystusa. I nie tylko. To ludzie wierzący ze wszystkich narodów, pokoleń, języków i ludów, również ci, którzy w Starym Testamencie w Niego wierzyli. To jest ten Izrael. Apostoł Paweł, który w liście do Rzymian od 9 do 11 rozdziału wyjaśnia kwestię Izraela, to wyjaśnia na tej zasadzie, że jest to ten święty pień. To są ci patriarchowie. To są ci, którzy z Bogiem zawarli albo z którymi Bóg zawarł przymierze. I mówi, na tym drzewie będą różne rzeczy się działy, ale pień pozostanie zawsze ten sam. Jedne gałęzie będą odłamywane, inne będą wszczepiane. Te odłamane znowu jest szansa, że można wszczepić. Ale pień jest ten sam. Bóg ma jeden lud w całej historii na tej ziemi. Nazewnictwo Izrael. Jak wiemy, to coś znaczy. W Starym Testamencie my wiemy, że miano Izrael otrzymał jeden z potomków Abrahama, który miał na imię Jakub. Pamiętacie tę walkę z aniołem, czy z Bogiem, jak tłumaczą to teksty biblijne, gdzie imię Jakuba jest zmienione. Jest zmienione dopiero wtedy, gdy przyznał, że on jest Jakub. Co znaczy imię Jakub? To jest bardzo wielkie uproszczenie. Ten, co trzyma psa napięte. Człowiek obrotny, przebiegły, taki, który sobie w każdej sytuacji da radę. Jeszcze się nie urodził, już kombinował. I później kombinował całe życie. Czy ludzie tak operatywni chętnie by się godzili na miano oszust? Czy wszyscy tacy ludzie są oszustami? Nie. Ale to jest taniec na linie. Bardzo blisko oszustwa, gdy zajmiesz się takim kombinowaniem. I dlatego nieraz upraszczając, mówimy oszust. Ale dla Labana to był niedościgły rywal i tak samo Laban dla Jakuba, a jeden drugiego oszukiwał. I otrzymał imię Izrael, co oznacza? Zwycięzca. Czytajcie proroctwa starotestamentowe, szczególnie Izajasza, gdzie nieraz obok siebie, gdy Bóg mówi o tym ludzie, o tym narodzie, mówi, jesteś Izrael, a za chwilę jesteś Jakub. Bo w tym narodzie, tak jak w każdym człowieku, jak w każdym z nas, są te dwie natury, które się zwalczają nawzajem. Jakub, gdy się już nawrócił, nie myślmy, że się już nawrócił i już aureola nad jego głową zajaśniała i on nie mógł zgrzeszyć. I Bóg o tym doskonale wiedział, doskonale wiedział. Gdy Bóg nawet przez proroka Malachiasza tam zwraca uwagę, to jest ostatnie wieki przed narodzeniem Chrystusa. IV wiek to jest autorstwo księgi Malachiasza. Bóg mówi, ja, Pan, nie zmieniam się, ale i wy nie przestaliście być synami Jakuba. To coś znaczy. Gdy uważnie czytamy Pismo Święte, pamiętajmy, że wtedy zwracano baczną uwagę na imiona, na nazwy. W
Nawet w Apokalipsie mamy taki bardzo ciekawy tekst w 11 rozdziale, gdzie ci Boży świadkowie są zabici i dowiadujemy się, że leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, nazwanego w przenośni Sodomą i Egiptem, gdzie ich Pan został ukrzyżowany. Gdzie Pan został ukrzyżowany? W Jerozolimie. Sodoma, Egipt i Jeruzalem. Wszystkie w negatywnym oglądzie stanowiły jak gdyby jedność. Asymilacja tych złych rzeczy. I to Nowy Testament przenosi to nazewnictwo. Bo przecież nie działo się to ani w Egipcie, ani w Sodomie, która dawno nie istniała, ani nie działo się to w Jerozolimie. To działo się na całym obliczu ziemi. Popatrzmy na przynajmniej dwa teksty z Nowego Testamentu, które dowodzą, że lud Boży w Nowym Testamencie i lud Boży w Starym Testamencie to jest ten sam lud. Ale kto inny do tego ludu należy? Nie ten jest Żydem, napisał Paweł w liście do Rzymian, który jest Żydem na zewnątrz. Nie to obrzezanie, które jest widoczne na ciele. Ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. To jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę u Boga. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. A więc zwróćmy uwagę, że Pismo Święte w Nowym Testamencie jak gdyby każe nam się rozstać z literą, z brzmieniem. Za brzmieniem, za literą zawsze stoją pewne treści, pewna głębia. I Biblia nas zachęca, aby odkrywać tę głębię. I to w 11 rozdziale przeważa. W liście do Galacjan Paweł napisał: albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka. Nie masz niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie. Jak to nie ma różnicy? Są kobiety i są mężczyźni? Są Grecy i są Żydzi? Są. Ale dla Boga to zróżnicowanie już nie istnieje. On patrzy na serce. Mówi, jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama. Dziedzicami według obietnicy. A więc ten Stary Testament ma ten sam korzeń, ten sam pień, ale cechy Abrahama trzeba mieć, żeby powoływać się na Abrahama. Pamiętamy, że Chrystus kiedyś, jak mu zarzucali, my jesteśmy przecież dziećmi Abrahama. Chrystus powiedział, z tych kamieni Bóg może wzbudzić dzieci Abrahama. I oni rozumieli, co to było. To były narody pogardzane. To były narody, które wyzywano od psów albo zatwardziałych jak kamienie. Mówi, nawet te kamienie mogą być zmienione. Ale nie chodzi o badanie DNA, że wtedy jesteś Żydem i wtedy jesteś prawdziwym Izraelitą. Podobnie jest z położeniem geograficznym Palestyny, gdzie w tamtym czasie mieszkał naród izraelski. Starożytny Izrael, który zamieszkiwał Palestynę, mógł być zaatakowany tylko z dwóch kierunków. Z północy albo z południa. Na wschodzie była pustynia, tam pomniejsze narody były, Moabici, Edomici na południowym wschodzie, inni jeszcze. Ale główni nieprzyjaciele, ci, co szkodzili Palestynie, przychodzili z północy. Jeżeli byli nawet ze wschodu, jak Babilończycy, to musieli najpierw Doliną Eufratu i Tygrysu wyjść na wysokość Karkemisz, Haranu
i dopiero z północy zaatakować. I z południa, tam był jeden wróg, bardzo dokuczliwy, i to był Egipt. Król północy miał swoje cechy i król południa miał swoje cechy. Na północy mieszkały te narody wymienione wcześniej, Asyria, Babilon, Media, Persja, na południu Egipt. Król północy był zawsze religijnie tolerancyjny wobec wyznawców Jahwe, wobec kultu, który realizował Izrael. Gdy dzisiaj już przed południem o tym mówiliśmy, król asyryjski zabrał 10 pokoleń izraelskich do niewoli i sprowadził osiedleńców, to później zgodził się na to i znowu wysyłał z powrotem tych mieszkańców 10 pokoleń, ażeby uprawiali tam tę ziemię, aby był tolerancyjny dla religii. Dzisiaj czytaliśmy, że Samarytanie przyszli do Zorobabela i do Jozuego i mówią: my wierzymy tak, jak wy wierzycie. I królowi północy wcale to nie przeszkadzało. Babilończycy bardzo tolerancyjni, chyba że to godziło w ich bogów. Ale żeby atakować Boga Jahwe? Dlaczego? Na południu było inaczej. Król południa, chociaż miał plejadę swoich bóstw, nie dopuszczał myśli, że istnieje Bóg Stwórca. Monoteizmu nie dopuszczał. Przez krótki okres czasu jeden z faraonów stał się czcicielem słońca i wprowadził monoteizm, i po jego śmierci szybko zatarto wszelkie ślady. Przy pierwszym spotkaniu Mojżesza i Aarona z faraonem egipskim, gdy przyszli do niego i powiedzieli: Jahwe, nasz Bóg, mówi, abyś puścił jego lud, wypuścił z niewoli. A on mówi: co? Jahwe nie znam. I tam aż słychać to: nie znam i nie chcę znać. A Izraela nigdy nie puszczę. A więc gdy mówimy o położeniu Palestyny i o królu północy i południa, o jego wrogach i o charakterystyce tych wrogów, to tradycja, historia utrwaliła te wartości. I one pozostają. A więc mamy mapę Palestyny, niewielki to kraj, na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, aż tutaj do Zatoki Akaba na południu, tam pod Syrię, teraz mamy tam Liban. I to jest cały Izrael. Izrael miał takie położenie jak Polska w Europie. Tylko Polska jest między młotem i kowadłem wschód-zachód, a Izrael między północ i południe. Cokolwiek potęgi na północy miały do Egiptu, to szły przez Izrael. Co kiedykolwiek Egipt szedł na północ, aby niszczyć tam Asyryjczyków, a później potykać się z Babilończykami, to wiemy, ta walka, która się rozegrała, i dodatkowo z tej okazji Nebukadnezar trącił o Jerozolimę w 605 roku, to była walka pod Karkemisz, pomiędzy Egipcjanami i pomiędzy Babilończykami. Ale zawsze ktokolwiek się bił, to cierpiał Izrael. Zawsze plądrowany był Izrael. Tak to wyglądało na mapie lokalnej. Tak wygląda Izrael tutaj już na mapie basenu Morza Śródziemnego. Przestało mi to świecić. Nie? Ale widzimy, prawda? Tu jak kanał Suezki, Suez, Cypr, Liban, Izrael. Gdy popatrzymy na ówczesny świat i takie usadowienie Izraela w
Palestynie, to to było coś niezwykle dogodnego w upowszechnianiu myśli i prawd Bożych dla wszystkich narodów. Z jednej strony oni przychodzili, ale nie tylko jako wojownicy, czasem jako handlarze, czasem jako ludzie żądni przygód. Nie mogli inaczej przedostać się z północy na południe, nawet ze wschodu czy z zachodu. Z zachodu to było Morze Śródziemne, tam Tyr odgrywał tylko ważną rolę, Cypryjczycy częściowo, ale stąd nie było napływu, z pustyni też nie było. Wszyscy, nawet jak na wschodzie czy na zachodzie, musieli iść albo na północ, albo na południe i dostawali się do Izraela przez wąski przesmyk. Wszyscy musieli się otrzeć o Jerozolimę, o kult, o świątynię, o ołtarz, o nadzieje mesjańskie. To było cudowne. Bóg tak usadowił swój naród. To nie naród miał wędrować, tak jak w Nowym Testamencie, tylko naród był na miejscu, a ludzie wędrowali. Ale przy okazji Izrael też cierpi. Gdybyśmy chcieli popatrzeć na globie ziemskim, na Izrael, to nie świeci. To tam właśnie mamy Morze Śródziemne nad Libią, nad Egiptem, Algieria tutaj w Afryce, na tym kontynencie. Taki krążek niewielki, to jest powiększony, bo na mapie nie jest on tak duży, jak tutaj go pokazałem. Bóg zawarł przymierze ze swoim narodem, gdy go miał wprowadzić do ziemi obiecanej. Moja jest cała ziemia, ale wy będziecie narodem królewskim i kapłańskim. Piotr później wyjaśnia to Izraelowi Nowego Testamentu. Po co? Dlaczego to przymierze? Abyście zwiastowali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej mojej światłości. Ale ja miłuję wszystkie narody. Ja miłuję wszystkich. I Bóg stwarza zawsze dogodne warunki. Misja zbawienia dla wszystkich narodów świata była. Najpierw na terenach Imperium Rzymskiego, później coraz dalej istniała po śmierci Jezusa, po Jego zmartwychwstaniu, w niebo wstąpieniu, wstąpieniu Ducha Świętego rozprzestrzeniła się i dzisiaj mamy ją na całej kuli ziemskiej. To jest tak dziwnie poznakowany ten globus. Wyobraźmy sobie, że król północy, ten tolerancyjny wróg Izraela, ma taki znaczek. Że król południa ma taką gwiazdę. A Izrael, lud Boga, ma taki krzyżyk. W Starym Testamencie Izrael był w Palestynie, król północy był na północy, król południa był na południu. Jak to jest w Nowym Testamencie? Gdzie jest Izrael? Ludzie, którzy uwierzyli Bogu i przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela. Ci dziedzice Abrahamowi na całej kuli ziemskiej. A gdzie jest król północy? Też na całej kuli ziemskiej. A gdzie jest król południa? Popatrzmy, jak wszystko się zmieniło. I jeżeli tego nie uwzględnimy, to tak jak wielu ludzi czytających proroctwa, będziemy oglądać się na Palestynę, tam na Dolinę Jozafata. Dolina Jozafata była symbolem tego, co dziać się będzie w czasie końca. Ale to miejsce jest... Nie wiem, który naród ma tak małą armię, żeby się tam na Dolinie Jozafata wszyscy zmieścili. A tam ma się zmieścić cały świat. Armagedon to Armegiddo, niektórzy mówią. A więc Megiddo, tam jest ta Dolina Jozafata, opodal. Megiddo to nawet nie jest góra, to jest wzgórze pewne. I teraz
że ten Armagedon rozegra się w Palestynie. Zapominamy, że Chrystus już umarł na krzyżu, że już system ewangelizowania się zmienił, że już etniczne położenie Izraela nie ma żadnego znaczenia w planie zbawienia. Izrael jest wszędzie, dlatego jego wrogowie, tolerujący jego wierzenia, a jednak wrogo nastawieni, też są wszędzie i ci, którzy mówią, nie znam Boga, a Izraela nie puszczę, Izrael będzie robił to, co ja zarządzę, też są wszędzie. Gdy studiujemy później Księgę Objawienia, to możemy wyciągnąć bardzo prosty wniosek, że Armagedon to nie jest nawet kula ziemska. To jest umysł i serce każdego człowieka, w którym ta walka się rozegra. Bo to jest walka o zbawienie albo walka doprowadzająca do śmierci. Określenia król południa i północy to inaczej. Potęgi państwa, systemy występujące przeciwko Bogu, przeciwko jego planowi zbawienia, zbawienia człowieka, a także ci wszyscy, którzy z różnych przyczyn uciskają lud Boży na przestrzeni wieków, już w Nowym Testamencie, ale zarówno w Starym Testamencie było podobnie, chociaż te topograficzne rozwiązania nadal obowiązywały. Z uwagi na tę rzeczywistość, w wielkim boju między dobrem a złem jest nieważne, gdzie mieszkasz, jak rozmieszczone są te siły. One są wszędzie, gdzie są dzieci Boże. I jedne, i drugie. Już teraz nie kierunki świata nam określają, gdzie mamy jakiego wroga. To określa sposób zachowania tego wroga, metody i ataki, które dopuszcza. Jedni są tolerancyjni, a jednak robią wszystko, aby nas zniszczyć. Inni otwarcie są nietolerancyjni. Obaj królowie znajdują się pod każdą szerokością geograficzną. I tak samo jest z ludem Bożym. W Nowym Testamencie te cechy charakterystyczne króla północy i południa widoczne są u adwersarzy Boga i jego ludu i pomaga nam to zrozumieć te wszystkie proroctwa, które się wypełniają, a były wygłoszone, były nam podane na bazie rozumowania Izraela etnicznego. Dalsze cechy proroctwa w Księdze Daniela. Wrogowie chrześcijan, którzy niekoniecznie niszczą chrześcijaństwo, nawet czasem mianują się być też chrześcijanami, niszczą lud Boży. Proroctwa też te w 11 rozdziale koncentrują się na tych wydarzeniach, które mają związek z Kościołem Bożym, a nie na tych, które odnotowuje powszechna historia świata. Nieraz chcielibyśmy i szukamy proroctw, gdzie są proroctwa o I wojnie światowej, a o drugiej możliwe, żeby nie było? Nie ma. W całej Biblii nie ma. Natomiast będą proroctwa, tak, o Związku Radzieckim, o Chinach. Niektórzy wiążą Armagedon i zapowiedzi z 11 rozdziału z Chinami. Atak na świątynię w Nowym Testamencie. Atak na Boga, miejsce Jego przebywania, w tym także na Jego wyznawców, w których to sercach On mieszka przez Ducha Świętego. To jest działanie wrogów północy i południa. Popatrzmy na to zestawienie. To jest taki ogólny podział treści 11 rozdziału
i 12 w zasadzie na samym dole. W pierwszych dwóch wierszach 11 rozdziału opisane jest panowanie Persów. W kolejnych dwóch wierszach panowanie Greków. Od wiersza 5 do 13 ukształtowanie się królestw północy i południa. I w tym odniesieniu historycznym w jednym i drugim przypadku król północy i król południa to są Grecy. Ale do tego dojdziemy. 14 i 15 wiersz to kłopoty króla południa i nie tylko jego kłopoty. Kłopoty, które się bardzo mocno dają we znaki ludziom wtedy żyjącym. Wiersze 16 do 20 następuje pierwsza podmiana króla północy, kiedy Grecy są pokonani przez mały róg, wtedy wyrastający, inaczej przez Rzym. Trudno jeszcze mówić o imperium wtedy, to jeszcze nie było imperium. 21 do 32 to jest druga podmiana króla północy. To jest to przeobrażenie tego małego rogu z fazy politycznej i pogańskiej w fazę religijną. Wiersze 33-35 to faza dominacji powszechnego kościoła chrześcijańskiego, rzymskiego i częściowa odnowa, jaka tam miała szansę zaistnieć. 36 do 39 to zwycięstwa, triumfy religijnego systemu nad ludem Bożym. Systemu, który oficjalnie czci Boga Stworzyciela. I ostatnie teksty, 40 do 45, to ostatnie wydarzenia w tym wielkim boju zła i dobra. 12 rozdział to ostateczny triumf dobra nad złem i koniec tego 12 rozdziału, w zasadzie cała treść od wiersza 4 do 13, zapieczętowanie księgi i dodatkowe okresy prorocze, które też niektórym spędzają sen z oczu. 1290-1335 dni. A więc kiedyś królami północy to była Asyria, Babilon, Media, Persja. Grecy jako scalone państwo nigdy do tej kategorii nie byli zaliczani. Dopiero po upadku Persów, dopiero po upadku potęgi greckiej pod wodzą Aleksandra Macedońskiego i gdy zaczęli panować Diadochowie, ci generałowie Aleksandra Macedońskiego, wtedy kształtują się królowie północy i południa. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Fizycznie i historycznie. Dokładnie tak jak Asyria z Egiptem. Tak Grecy z Grekami będą walczyć. Ale to się będzie przetaczać przez Palestynę. Do polaryzacji pomiędzy tym południem i północą dochodzi wtedy, gdy ukształtowała się religijno-polityczna władza w kościele chrześcijańskim. Wtedy zanika myśl króla południa. Wtedy wszędzie dominuje ten król północy, bardzo pobożny, bardzo oddany, a jednak tak wrogo usposobiony do Boga. 11 rozdział, gdybym zastanawiał się, jak oddać, bo nie jest łatwy do interpretacji. I to, co my tutaj będziemy robili, to musielibyśmy mieć seminarium kilkudniowe, żeby przejść wszystko, co znaczy tak zdanie po zdaniu, określenie po określeniu. Jeżeli to jest treść, ta linia i czasem tutaj rozczłonkowana, jeżeli to jest 11 rozdział, to pierwsze 4 teksty są jednolite. Tu nie można inaczej interpretować. Wykład jest bardzo prosty. Następnie do wiersza 16
względnie już jest prosty, ale już 16, 15, 16 wiersz. Dojdziemy do tego jeszcze dzisiaj. Zobaczymy, że za dużo faktów w historii, jak nieraz brakuje faktów do wypełnienia proroctwa, tak tutaj w przypadku 11 rozdziału nieraz tych faktów jest za dużo. Począwszy od wiersza 16. Oj, tutaj coś się poprzestawiało. Zabrakło nam tego przedziału od 16 do 29, ale w ogóle w tym całym przedziale od 16 do 31 jest taki gąszcz wydarzeń, że wielu interpretatorów to już podzielili się na szkoły. I jedni widzą tam Greków, inni widzą tam Rzymian, inni widzą tam Kleopatry, Egipcjan i tak dalej. Sprawa się klaryfikuje i wyjaśnia pod koniec rozdziału, a sama końcówka, 40 do 45 rozdziału, jest tak klarowna, że bardziej być nie może. Nie wiem, czy tutaj są studenci seminarium, gdyśmy studiowali razem Księgę Daniela w latach 80. O, jest jeden. Tam studiowaliśmy ten 11 rozdział, zakładając na podstawie zrozumienia, jak historia powinna się toczyć. A w następnym roku, gdy znowu przyszła grupa i studiowaliśmy, to cośmy zakładali, to już było spełnione proroctwo. I mówimy, a teraz gdzie? Wszystko wskazuje, że dalej. Było fascynujące. Poprzez te wszystkie wywrotki, które działy się w całym świecie. I w świecie religijno, również ateistycznym. Bo tu chcę powiedzieć, król południa jest, skoro nie chce znać Boga prawdziwego, jest utożsamiany z systemem ateistycznym. Ateizm to nie jest brak wiary w Boga. Ateiści są ludźmi wierzącymi tylko w swoich bogów. A jak już nie mają swoich bożków, to mają siebie jako bożki. Oni zrobią wszystko, żeby zamiast dnia dziękczynienia za plony zrobić dożynki i wójtowi podziękować. Ale nie Bogu. Absolutnie nie. Ateizm to jest religia w najczystszej formie pogańska. Pamiętam, gdy byłem małym chłopcem i wtedy chodziliśmy na procesję. Wyobrażacie sobie mnie z koszyczkiem, jak sypałem kwiatki i śpiewaliśmy pieśni, tak? Nie było, dziewcząt było za mało. Wojna wybiła, a więc chłopcy zostali. W każdym razie to było na Zielone Świątki. To było jakąś procesję w obrębach murów kościoła, wałów. A 1 maja i 22 maja tośmy szli też na procesję, tylko innych świętych nosiliśmy, inne pieśni śpiewaliśmy, innym zawdzięczaliśmy i krzyczeli, kto tam jeszcze wiecznie żywy jest. Moi drodzy, to jest czysto pogańska religia, ateizm. Jeżeli ktoś mówi, że nie wierzy w Boga, to niech określi, w jakiego Boga nie wierzy. Bo w jakiegoś każdy wierzy. Rozdział 1 i wiersz 1. W pierwszym roku Dariusza Meda powstałem, aby mu dodać siły i ochronić go. Tak się rozpoczyna rozdział. Kto mówi? Proszę? Daniel chronił Dariusza Meda? Aha, Gabriel. Bo
Skończył nam się 10 rozdział i myślimy, że znowu się od narracji rozpocznie rozdział 11. 10 rozdział to jest wprowadzenie do 11. I ten Gabriel, który rozmawia z Danielem, mówi: w pierwszym roku Dariusza Meda powstałem, aby mu dodać siły i ochronić go. Pamiętacie, kiedy to było? To jest 6 rozdział. Dariusz był zagrożony. Dariuszowi powiedziano, abyś wiedział, że prawo Medów i Persów jest nieodwracalne. Oni wiedzieli, że główne skrzypce w tej koalicji już Cyrus gra. Dariusz, nie wiemy jeszcze, jakie niebezpieczeństwa groziły mu, ale ten anioł Gabriel mówi: ja w pierwszym roku jego panowania powstałem, by dodać mu siły i ochronić go. Jak on się wstawia za Danielem, jak on szuka rozwiązań, pod czyim to jest wpływem? Dariusz sobie to wymyślił? Gabriel mówi: nie, to był mój wpływ na umysł Dariusza. Mamy dalszy ciąg tego, o czym dzisiaj przed południem rozmawialiśmy. Teraz oznajmię ci prawdę. Jeszcze 3 królowie powstaną w Persji, lecz 4 zdobędzie większe bogactwo niż wszyscy, a gdy się wzmocni dzięki swoim bogactwom, poruszy wszystkich przeciwko państwu greckiemu. Gdzie jesteśmy historycznie w tym miejscu? Bo zapowiada, jeszcze 3 królowie powstaną. A więc musimy znać imię tego, który jest, od którego jeszcze tych 3 i później jeszcze 1 będą odliczeni. Kto jest królem tutaj, w tym czasie? Jak Daniel ma wizję 10-11 rozdziału? Cyrus. Bo to w pierwszym roku Cyrusa ma to widzenie, prawda? I teraz słyszy, nie mylmy z tym, co o Dariuszu jest powiedziane. To jest powiedziane o pewnej akcji, którą podjął, pewnym działaniu, które przedsięwziął Gabriel, aby pomóc Dariuszowi Medowi. Ale historycznie jesteśmy w pierwszym roku Cyrusa. Jest powiedziane, będą jeszcze 3 królowie. 4 zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy, gdy wzmocni się dzięki swoim bogactwom, poruszy wszystkich przeciwko państwu greckiemu. Popatrzmy na tych wspomnianych królów perskich. Po Cyrusie jest Kambyzes, później bardzo krótko Bardeja, samozwaniec, później jest Dariusz, to już nie jest Med, tylko perski Dariusz. Jest Dariusz, który wydał dekret, a w zasadzie odnalazł dekret Cyrusa w 519 roku i mogli Izraelici budować dalej świątynię. To było tych 3 i dalej jest powiedziane, a 4 będzie miał wielkie bogactwa i gdy się wzmocni, poruszy wszystkich przeciwko państwu greckiemu. To jest Ahaszwarosz. To jest z księgi Estery ten król. Pamiętacie? Dariusz Med, gdy był, to miał 120 krain. Ten miał 127. Ten urządzał libacje i uczty, które trwały miesiącami. Bardzo bogaty. I historia sprawozdaje, że dzięki podbojom bardzo ten potencjał ekonomiczny Persji wzmocniony został. I zachciało mu się Grecji. A więc w 490 roku pod Maratonem rozgrywa się walka. I Grecy odpierają ten atak Persów. Później pod Salaminą, 10 lat później, najpierw w tym wąwozie Termopile, w Grecji, jak pojedziemy z południa do Macedonii, to tam zobaczymy po drodze upamiętnienie tej cieśniny Termopile. To jest wspaniały pomnik
greckiego wojownika. Tam zdrada spowodowała, że Grecy musieli się jakoś ratować. Ale gdy ta akcja została odparta, wtedy Persowie uderzyli pod Salaminą i 29 września 480 roku przed Chrystusem doznali sromotnej porażki. Xerxes walczył z nimi, ale nic nie wskórał. Ale Grecy mu tego nigdy i tego nigdy Persom nie zapomnieli. Zobaczymy, jak toczy się dalej historia. Powstanie bohaterski król. A więc od Cyrusa jest powiedziane, że będzie trzech i jeszcze jeden i on wzburzy wszystkich przeciwko Grekom. Nawet o efektach tam nie jest powiedziane tej walki, ale historia to dokumentuje. Powstanie bohaterski król i będzie miał wielką władzę, będzie czynił, co zechce, a gdy powstanie, rozpadnie się jego królestwo, będzie rozdzielone między cztery strony świata, lecz nie między jego potomków. Nie będzie miało takiej mocy, jaką on władał, gdyż jego królestwo będzie rozbite, przypadnie innym z pominięciem tamtych. Co to za wydarzenia? Co to jest za potęga? O co tutaj chodzi? W drugim rozdziale były biodra z miedzi. To była Grecja. W ósmym rozdziale to był Aleksander Macedoński, prawda? Ten mały róg, przepraszam, ten wielki róg, który się złamał. I gdy się złamał, to cztery, ale już nie miały takiej mocy. Nie miały takiej siły. To samo przedstawione jest w 11 rozdziale. Zasygnalizowanie tylko Persów, którzy atakują Greków i zaraz jest przerzucenie na drugą stronę. Powstanie potężny król. Już o Persach nie ma dalej mowy w ogóle. I to jest zaskakujące. Czterej generałowie, Kasander, Lisymach, Seleukos i Ptolomeusz dzielą się połaciami, które zawojował Aleksander Wielki, Aleksander Macedoński. Próbowałem to jakoś sobie wyrysować. Mnie to pomaga. Nie wiem, czy wam, bo dzisiaj i jutro będziemy mieli dużo takich wykresów. Zawsze, gdy mam wykład już na ten temat, to później wracam do domu i siedzę, bo podczas wykładu widzę, że coś mogło być lepiej dopracowane. A więc tutaj mamy Cyrusa, wtedy Daniel ma wizję. Trzech królów jeszcze będzie, Kambyzes, Bardeja i Dariusz. Czwarty podejmie działania przeciwko Grekom i później powstanie potężny król, czyli już Grecy. A przecież po Xerxesie w Persji panowali potężni królowie. Artaxerxes pierwszy, Dariusz drugi, Artaxerxes drugi, Artaxerxes trzeci, Arses, Dariusz trzeci, Dariusz Magnus wielki. Niewspomniani w ogóle, pominięci. Gdyśmy mówili o tych cechach charakterystycznych, tych proroctw, 11 rozdziału, to zwracaliśmy uwagę, że historia tutaj pokazana nie koncentruje się na wydarzeniach historii powszechnej. Koncentruje się na wydarzeniach, które będą miały wpływ na losy ludu Bożego. Persowie wydali wolnościowe dekrety. Grecy wychodzą na widownię. I oni będą kształtować. Zdaje się, że zatrą te różnice między królami północy i południa. Ale po śmierci Aleksandra Macedońskiego dzieli się imperium na cztery strony. A później okazuje się, za chwilę to zobaczymy na wykresie, jak doszło, że zostało z tych czterech diadochów tylko dwóch. A więc tu mamy wiersz drugi. Tu mamy wiersze trzeci i czwarty. Aleksander Macedoński od 334 roku. Bitwa nad Granikiem aż do 331 roku,
kiedy armia Dariusza Persa pod Gaugamelą zostanie rozbita w pył. I aż do śmierci Aleksandra Macedońskiego, rok 323, kiedy Aleksander, mając 32 lata, zdobył wszystkie tereny aż po granice Indii. Mówiliśmy o tym, szlak jego możemy dzisiaj prześledzić na mapie świata, Azji szczególnie. 18 miast od jego imienia, Aleksandrię, rozciągają się od Egiptu aż tam na północne krańce granicy Indii. A więc ci królowie dla historii biblijnej nie mają już żadnego znaczenia. Ktoś powie, no tak, ale tam był Artakserkses III, który wydał dekret. Tak, Artakserkses I. Tak, wszystko się zgadza, ale o tym była mowa w 9 rozdziale. Proroctwo ten szczegół już pomija. Teraz koncentruje się na walkach, tych atakach ludu Bożego, jak to było w starożytności, ukierunkowanych geograficznie, a teraz rozszerzonych na cały świat. Tam było powiedziane również, że królestwo Aleksandra nie będzie podzielone między jego krewnych, między jego potomków. Tak, Aridajos nawet koronował się jako Filip III, był bratem przyrodnim Aleksandra Wielkiego, ale został zniszczony. Z połaci, które zdobył Aleksander, nie miał nic. Aleksander IV to pośmiertnie urodzony syn Aleksandra z Roxany. Zostaje zabity. Następnie tam jeszcze było innych kilku rywalizujących. Też wszyscy zostali wybici. A więc proroctwo się wypełnia. Grecy będą panować, ale nie potomstwo Aleksandra Macedońskiego. Mamy kolejny ten wykres. Wiersz 4 to walki diadochów. To już było na poprzedniej, przepraszam, tutaj jest, teraz się wyświetlił ten w ramce tekst. Oni tutaj od roku 323 do 301 prowadzą bratobójcze walki i wreszcie dzielą się połaciami Aleksandra Macedońskiego. Południe zajmuje Ptolomeusz i jak najbardziej się mocno osadza. Jest odgrodzony zresztą od innych w pewnym sensie. Seleukos zajmuje cały wschód aż po granicę Indii. Kassander zachód aż do Sycylii, na którą kiedyś mówiliśmy o tym, nie mógł wejść, bo już Rzymianie tam byli tak mocno osadzeni, że go nie wpuścili. I Seleukos, który zajął tereny tutaj Azji Mniejszej, północy w stosunku do Palestyny. Ale krótko po tym podziale, który nastąpił w 301 roku, w 297 roku Kassander umiera i po kilku latach, dziesięciu latach Lysymach przejmuje tereny zachodnie, a więc ma północ i ma tereny zachodnie. Seleukos ma trudności pewne z uwagi na te utarczki, które tutaj się dzieją. Także w pewnym momencie nie mógł nawet rezydować na wschodzie ani nigdzie. Schronił się jako jeden z książąt Ptolomeusza. I Biblia to również na to zwraca uwagę. To w tekście zostało zaznaczone. Bo to on później zajmie całą północ i on będzie królem północy. Jeżeli chodzi o te walki, to rozrysowałem kolejno wszystkich panujących, a więc na północy byli Antiochowie i Seleucydzi. Na północy byli tylko Ptolomeusze. I gdy na tronie zasiadała kobieta, to zazwyczaj przyjmowała miano Kleopatry. My znamy z historii, tam z
romansu z Cezarem czy z Antoniuszem tę Kleopatrę znaną, ale tych Kleopat było chyba 9 w sumie. I tak się rozkładają w historii podczas panowania tych królów północy już jako Seleukosa, bo od 280 roku, gdy przejmuje tę władzę Seleukos od Lisymacha, Lisymach też kończy swoje panowanie. Wtedy to wszystko się dzieje. Walka jest między tymi dwoma o prymat, walka o przywództwo, walka o zajęcie tych terenów tak bardzo pożądanych. Daty nam się tutaj ukazują pewne, na które będziemy zwracać jeszcze później uwagę. Rok 200, kiedy Ptolomeusze nie mogą sobie dać rady z Seleucydami. Wzywają na pomoc Rzymian. 198 rok, kiedy Seleucydzi pod wodzą Antiocha III, to był ojciec Antiocha Epifanesa, Antiocha IV, potężny król, kiedy zawojował do Egiptu, chociaż wycofał się później i zajął Gazę. Gaza do dzisiejszego dnia jest znaczącą twierdzą na Bliskim Wschodzie. Kto ma Gazę, ten w Palestynie panuje. I o Gazę toczyli boje i Ptolomeusze, i toczyli Seleucydzi już wtedy, ale zawsze to było ze szkodą dla Izraela, bo zawsze cierpieli z uwagi na różne prześladowania. Ten rok 200 jest bardzo znaczący i później, jak zobaczymy, jeszcze w rozwoju wypadków, jakie nastąpiły. Popatrzmy na taki wyrys panowania obcych sił w Palestynie. My niejednokrotnie myślimy, no naród izraelski wyszedł z niewoli babilońskiej, osiedlili się, zaczęli panować, znowu świątynię mieli, znowu państwo mieli, znowu króla mieli. Nie tak. Mieli świątynię, mieli kapłanów, ale nie mieli wodza narodu, nie mieli króla. Aleksander Wielki, bardzo łaskawy dla Żydów, ale jednak dał o sobie znać, że to są tereny do niego należące. Później Diadochowie, przepychając się przez Palestynę, będą panowali w tych 20 latach walki. Później Ptolomeusze od 301 do 198 roku. Od Antiocha III od 198 do 164 Seleucydzi będą okupowali Palestynę i tu w tej grupie jest Antioch IV Epifanes, który tak bardzo dokuczył narodowi Bożemu. Spenetrował i zbezcześcił świątynię izraelską. Później Machabeusze, to była przepychanka wewnątrznarodowa. Bardzo ciekawa i niesmaczna nieraz. I od 63 roku do 135 roku. Rzymianie, to już legiony rzymskie są. Aż Izraelitów rozpędzają na cztery krańce świata. A więc opanowanie w ziemi, na ziemi walczyli Persowie, Grecy, król z południa, król północy, moc, która odrzuciła przymierze, profanacja niebieskiej świątyni następowała w tym czasie. Religijna moc prześladowcza daje o sobie boleśnie znać. Polityka systemu króla północy opisana w wierszach 36-9, końcówka historii i przejęcie panowania przez Boga. Taka jest historia. Od tego miejsca, czyli wiersza 5, inaczej niż w wierszach 3 i 4, gdzie pominięto ważnych królów perskich. W dalszym opisie wydarzeń proroctwo zwracać będzie uwagę na wiele faktów, których trudno szukać w historii, w zapisie historyków, historii powszechnej. Dla historii
One nie mają nawet jakiegoś wielkiego znaczenia. Ale dla historii ludu Bożego, dla jego wierności, zagrożeń tej wolności, mają olbrzymie znaczenie w Starym i w Nowym Testamencie. A więc jak widzimy, Izrael po wyjściu z niewoli babilońskiej praktycznie nigdy nie cieszył się prawdziwą wolnością i niezawisłością. Zawsze był okupowany. I jako naród nigdy już nie miał króla, aż przyszedł prawdziwy król, którego ten naród niestety odrzucił. Ale Izrael według ducha zaakceptował tego króla i Izrael, chociaż niektóre z tego drzewa gałązki zostały odłamane, wypadły, to wszczepiono ten pień, te płonne oliwki, jak to Paweł nazywa, i Izrael cały będzie zbawiony. Tam nie będzie braków. Każdy, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, będzie. A więc Ptolomeusze panowali, to już mieliśmy, powtarzamy tylko w innych układach, i Rzymianie. Rzymianie, rzecz charakterystyczna, że od dawna już, od 160 roku byli proszeni przez Żydów, aby objęli ich protektoratem, tak jak objęli Egipt 40 lat wcześniej. Ale Rzymianie nigdy się nie śpieszyli. Chyba że ich ktoś bardzo usilnie prosił, to robili wielką łaskę. No i gdy już przyszli, to zazwyczaj nie wychodzili. Ten naród nieraz musiał opuszczać swoją ojczyznę, a Rzymianie pozostawali. To jest rys charakterystyczny tej potęgi. A więc po śmierci Aleksandra Macedońskiego te tereny i po tych walkach już Egipt tutaj i całe południowe wybrzeże Morza Śródziemnego to król północy, natomiast tu cały ten zielony kolor to Seleucydzi. I oni będą walczyć między sobą, przechodząc przez lud Boży i przy okazji dając o sobie boleśnie znać. Jeszcze kolejne spojrzenie na tę rzeczywistość. Kasander, Seleukos, Ptolomeusz, Lizymach. Wiersz piąty mówi nam, teraz będziemy mieli opis. Widzieliśmy tę grafikę, a teraz opis. Król południa będzie potężny, lecz jeden z jego książąt będzie mocniejszy od niego i obejmie władzę. Jego władztwo będzie potężne. To jest właśnie ten przypadek, kiedy Seleukos jest księciem Ptolomeusza, bo chroni się przed tymi pozostałymi dwoma diadochami, ale po ich śmierci tutaj odbija się całkowicie od Ptolomeusza i zajmuje całą północ. Ma potężne panowanie. Król południa to Ptolomeusz I Soter. Soter oznacza zbawca. I jego książę to król północy Seleukos I Nikator. Po upływie lat sprzeniewierzą się, córka króla południa wyruszy do króla północy, aby doprowadzić do ugody, lecz sprawa pozostanie bez skutku i nie utrzyma się. Ani on, ani jego potomek będzie wydana wraz z tym, który ją sprowadzi, z dzieckiem swoim i małżonkiem swoim. Córka Ptolomeusza II już miała na imię Bernikę, czy Bernice, nie wiem jak to Egipcjanie wypowiadali, w zasadzie Grecy, wychodzi za mąż za Antiocha II, mając już wcześniej swojego syna z poprzedniego małżeństwa, idzie tam z zamiarem, że tym synem, swoim synem, obsadzi tron Ptolomeuszy. Ale Antioch oddala, najpierw oddala swoją żonę Laodykę,
by poślubić Bernikę, później ją przyjmuje, wypędza Bernikę z jej synem, nie utrzymują się, chociaż Laodyka, ta pierwsza żona z Antiocha II, jest od tej pory niepewna uczuć i tego, czy Antioch II ją przyjął znowu politycznie, czy z miłości, i wkrótce potem truje tego swojego męża Antiocha II i swojego syna, którego mianuje jako Seleukosa II, osadza na tym tronie. A więc zobaczmy, jakie trudne życie tych koronowanych głów zawsze było od przeszłości i nadal chyba tak to pozostaje. Kolejni królowie, którzy są tutaj na arenie, to Ptolomeusz II, Filadelfos, Antioch I i Antioch II. Następnie rozwija się kolejna sytuacja, wiersz 7. W owych czasach na jego miejsce wyrośnie latorośl z jego korzeni. Na czyje miejsce? Na jego miejsce. Mowa była o Ptolomeuszach, a więc na miejsce Ptolomeusza, brata Bereniki. To już jest Ptolomeusz III. Oni zwyciężą Seleukosa II. Łupem padają świątynie i bóstwa Seleucydów, trofea zabierane do Egiptu. I znowu Izrael na tym również cierpi i jest nękany. Nawet ich bogów wraz z lanymi posągami, kosztownymi naczyniami ze srebra i złota zabierze jako łup do Egiptu. Przez wiele lat nie będzie prowadził wojny z królem północy. Względny pokój zdawać by się mogło, ale na tron wstępuje Ptolomeusz III i Seleukos II. I on, Seleukos II, przypuszcza kontratak. Ja kolorowałem króla północy, czyli Seleucydów, Seleukosów, Antiochów, kolorem tym fioletowym, a ten ciemnoczerwony to jest król południa. Konsekwentnie i na wykresach te kolory są tak oddawane i tutaj w opisie tekstowym też. Jego syn, czyli syn z Seleukosa jako Antioch III, już wcześniej ze swoim bratem gromadzili wojsko i żeby zaatakować Ptolomeuszy, teraz ten Antioch III przejmuje te wszystkie twierdze, które należą do Ptolomeuszy. Główna twierdza to jest Rafia koło Gazy, o czym wcześniej mówiłem. I od tej pory już Ptolomeusze będą tam panowali, Antioch III, później Antioch IV, aż go Rzymianie ograniczą, o czym za chwilę będzie. A więc historia tu opisana trąca o królów takich jak Ptolomeusz III, Seleukos II i jego dwóch synów, Seleukos III i Antioch III. Kolejno po sobie panowali. Wtedy król południa będzie rozdrażniony, no bo utracił twierdzę, utracił Rafię koło Gazy. Wyruszy i będzie walczył z nim, to jest z królem północy. Ten wystawi wprawdzie liczne wojsko, ale wojsko to wpadnie w jego ręce. Kolory nam już mówią, że wojsko króla północy wpadnie w ręce króla południa. Wojsko będzie zniszczone. Jego serce będzie wyniosłe, a więc serce tego, kto zniszczył to wojsko północne. Choć pokona wiele tysięcy, jednak nie okaże się mocnym. Ptolomeusz zwyciężył, ale nie wykorzystał szansy. Nie utrzymał zdobyczy po tych podbojach. Król północy znowu wystawi jeszcze liczniejsze wojska niż pierwej i po upływie wielu lat wyruszy z wielkim wojskiem i z potężnym taborem. Walki Ptolomeusza IV z Antiochem III, tym Magnusem Wielkim. I błędem Ptolomeusza była próba wejścia do świątyni w Jerozolimie. A więc jeżeli mówimy, że do świątyni w Jerozolimie
i na tę świątynię, a tak przypuszczał Antioch Epifanes, to wcześniej jeszcze Ptolomeusz IV, on starał się wtargnąć i ograbić świątynię w Jerozolimie. Świątynia była bogata. Świątynia gromadziła największe bogactwa Izraela. Ale to mu się nie opłaciło, bo doprowadziło do buntu Żydów i wielu zamieszek. Żydzi nie tylko byli w Palestynie. Żydzi od czasów niewoli babilońskiej, a w zasadzie czasu, gdy nie zostali jeszcze zabrani do Babilonu, uciekli do Egiptu. Jeremiasza wtedy z sobą zabrali. Osiedlili się na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego wokół Aleksandrii, ale też i w Górnym Egipcie, na wyspie Elefantyny, już chciałem ogłosić ją świętą, na wyspie Elefantyny archeologowie znaleźli pozostałości świątyni żydowskiej, którą Żydzi wybudowali, bo wiedzieli, że nie ma świątyni w Jerozolimie, a więc chcieli ją mieć tam, gdzie byli. Tam, na wyspie Elefantyny, archeologowie znaleźli również i zwoje Ezdrasza. A więc Żydzi w Egipcie naprawdę bardzo znaczącą rolę odgrywali. Król Północy znowu wystawi jeszcze liczniejsze wojska niż pierwej. Po upływie lat wyruszy z wielkim wojskiem, z potężnym taborem, ale teraz się scena zupełnie będzie zmieniała. A więc dalej to są walki i zmagania między Ptolomeuszem IV a Antiochem III, ale wtedy, jak wiersz 14 mówi nam, ten silny atak i napór Antiocha III na małoletniego Ptolomeusza V. Ptolomeusz V miał 5 lat, gdy go osadzono na tronie w Egipcie. A więc rzecz oczywista, że nie Ptolomeusz panował, tylko doradcy panowali, kapłani panowali. Tak jak to zresztą w Egipcie bywało i przedtem, i potem. W Aleksandrii Żydzi pod wodzą Agatoklesa wzniecili powstanie. On jednak został zamordowany. Tam wiersz 14 do 16, zresztą może przejdźmy do tego tekstu, który nam mówi, że Ptolomeusz w czasach owych powstanie przeciwko królowi południa wielu, powstaną gwałtownicy spośród twojego ludu, by wypełnić widzenie, lecz potkną się. A więc ta walka była tak straszna i tak sroga. Król był słaby w Egipcie, ten piąty, który nastał. Wobec tego Antioch III przypuszczał atak za atakiem, zdobywał nowe przyczółki. W Aleksandrii w Egipcie powstanie Żydów, ale co jeszcze więcej, Żydzi w Palestynie postanowili w tym czasie odzyskać wreszcie niepodległość własną. I tu jest powiedziane tak, w owych czasach wielu powstanie przeciwko królowi południa, powstaną gwałtownicy spośród twojego ludu, by wypełnić widzenie i potkną się. Jacy to gwałtownicy mieli powstać spośród ludu Bożego, aby wypełnić widzenie? Jakie widzenie? Na czym mieli się potknąć? Kolejnych królów mamy tutaj przed sobą. Do Rzym wysyła Lepidusa w 200 roku. To jest zagęszczenie tych wszystkich wydarzeń. Lepidus zakazał Antiochowi III, Seleucydowi, atakować Ptolomeuszy. Antioch był potężny, ale musiał ustąpić. Wtedy stracił swojego syna Epifanesa, który zakładnikiem został zabrany do Rzymu. Dlatego później Aleksander Macedoński, przepraszam, Antioch Epifanes panicznie bał się Rzymu i chodził
bardzo wyprostowany przed Rzymianami. Mówiliśmy już o tym, co było pod Aleksandrią, gdy chciał zdobyć to miasto. Wiedział, co znaczą Rzymianie. Przeciwnicy Egiptu to Antioch III, Filip V, Agatokles, ten, który stanął na czele powstania żydowskiego, a gwałtownicy spośród czy pośród twojego ludu, kto to jest? Powstaje i Rzym, który w przyszłości będzie niszczył lud Boży, ten właśnie Lepidus, który tam zajął tereny Ptolomeuszy, rzekomy protektorat, ale w zasadzie tak rozpoczynało się tam panowanie Rzymu. Antioch IV Epifanes, który sprofanował świątynię w latach 167-64. A ci gwałtownicy, którzy chcieli wypełnić jakieś widzenie, to Tobiadzi w tym samym czasie, ugrupowanie żydowskie, które dążyło na tle religijnych przebudzeń i mesjanistycznych tych wizji do wyzwolenia się spod władzy Ptolomeuszy i Seleucydów. Ptolomeusze utracili panowanie w 198 roku, ale Seleucydzi utwierdzili. Wobec tego ta walka się tutaj toczy. Jaką wizję chcieli spełnić? Oni mieli wizję Mesjasza. To jest ten czas, kiedy w narodzie żydowskim ruchy mesjanistyczne są bardzo ożywione. Chrystus kiedyś nawiązał, to chyba w 10 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie mówi o sobie jako dobrym pasterzu i mówi, ile ichkolwiek przedtem było, to byli fałszywi pasterze. To byli złodzieje i zbójcy. Między innymi byli Tobiadzi. Później Machabeusze starali się również tę myśl podtrzymywać jakoś w narodzie. Później ta myśl prawie że zaniknęła i pojawił się prawdziwy Mesjasz, którym wzgardzili. Potem wyruszy król północy, a więc Seleucydzi, usypie wał, zdobędzie miasto obronne. Znowu ta mowa o Rafi koło Gazy. A siły z południa nie ostoją się, ani jego doborowe oddziały nie będą mogły stawić oporu. Lecz ten, który wyprawi się przeciwko niemu, kto to jest ten, co wyprawi się przeciwko niemu? To zróżnicowanie kolorowe jest małe, ale to nie są Egipcjanie, to znaczy to nie są Ptolomeusze. Bo siły z południa nie mogły stawić oporu królowi z północy. Ale ktoś, kto się wyprawił przeciwko niemu, czyli temu królu z południa, z północy, ten będzie robił, co będzie chciał. Nikt nie stawi mu oporu. On też stanie w prześlicznej ziemi i dokona zniszczenia. Kto to był? Rzym, który ograniczył Antiocha IV Epifanesa i Antioch musiał się wycofać z Egiptu. Ograniczył wcześniej jego ojca, ale to trwało i Antioch IV myślał, że to, co ojcu się nie udało, to jemu się uda. Ale gdy usłyszał to polecenie Senatu, że musi się wycofać i gdy został obrysowany laską wysłańca Senatu na piasku, że zanim wyjdzie z tego kręgu, musi dać odpowiedź, zgodził się na wszystko i przystał na wszystkie warunki. Po raz pierwszy, tu w 16 wierszu, mamy Rzym, który wchodzi. Już jest tutaj w Egipcie, ale teraz wchodzi już na północ. Niedługo Rzym będzie panował i w Egipcie, i na północy. I zobaczymy, jakie będą tego, jaki będzie tego finał. Dotarł też do Palestyny. Tam dokonuje zniszczenia. Jest to tekst 16, który mówi o pierwszej podmianie króla północy. Do tej pory to byli Seleucydzi.
mówiąc od czasów diadochów, którzy się ukonstytuowali. Teraz już nie Seleucydzi będą królem północy, będzie inna potęga, która będzie tolerowała Boga Izraela. Jesteśmy jeszcze w Starym Testamencie, pamiętajmy. Nie będzie walczyła z tą religią, ale będzie starała się ograniczać władzę i wolność tego ludu. Pod pozorem protektoratu będzie ten lud starotestamentowy niszczyć, aż go zniszczy ostatecznie. A więc popatrzmy, król północy i południa to już nie tylko ci, którzy są tam na północy czy na południu. I od tej pory król północy to będzie Rzym polityczny, który będzie już i na południu, i na północy. I aczkolwiek będą jeszcze walki, bo te plemiona jeszcze będą istnieć aż do 30 roku przed naszą erą. To już wiadomo, kto panuje na całym terenie, który kiedyś zdobył Aleksander Macedoński. Jutro o 11, gdy głowy będą świeższe, będziemy kontynuowali to, co zapisane jest w 11 rozdziale. Zatytułowałem to spotkanie „Skłóceni ze sobą królowie północy i południa w walce z ludem Boga”. Bo to jest cel i zasada istnienia króla północy i południa. Oni walczą różnymi metodami, ale walczą z ludem Boga. I nie dziwmy się, że nie będziemy mieli wojen światowych, bo ani pierwsza, ani druga, ani gdyby istniała trzecia, ani zmagania w Afryce, ani te na Dalekim Wschodzie, ani Wietnam, ani Irak, ani Iran, ani Afganistan nie mają nic wspólnego z planem zbawienia, o który toczy się wielki bój. 11 rozdział koncentruje się na wydarzeniach, które mają jakiś wpływ, jakieś znamie, jakieś piętno wyciskają na wierności lub niewierności ludu Bożego. Pomodlimy się. Nasz drogi Boże i Panie, chcemy Ci podziękować za wszystko, co dla nas czynisz i czynił będziesz. Niech Twoja dobroć, łaska i błogosławieństwo będą zawsze z nami. Daj, abyśmy rozumieli Twoje słowo, Twoje przesłanie. Abyśmy zrozumieli, że my, żyjący w czasie końca, powinniśmy ze zrozumieniem i szczególną uwagą czytać proroctwa zapisane w Starym Testamencie. Bo krzyż Kalwarii wszystko zmienił. Bo odrzucenie Ciebie przez naród wybrany spowodowało, że Ty znalazłeś inny sposób na ewangelizację tego świata. I tą ewangelizacją będą objęte nie tylko narody pogańskie, nie tylko narody chrześcijańskie, ale i Twój starotestamentowy lud Izrael. Oni również potrzebują prawdy o Twojej miłości, o jedynym wybawieniu w krwi Jezusa Chrystusa. Prowadź nas i błogosław na resztę dnia dzisiejszego. Daj nam dobry nocny odpoczynek, a równo jutro rano sprowadź nas znowu na to miejsce. Oto w imieniu Pana Jezusa proszę. Amen.